Dobra, misiaczki, to ja odpalam grę. Będzie trochę dziwnie, dlatego że... Ja mam nadzieję, że gra jest naprawdę poziom Skyrim, bo słyszałam o niej niesamowite legendy, że jest super trudna i super ciężka i trzeba super ogarniać. A wiadomo, jak się dzieje. O, ahoj ty, kraśna królowa! Twoje zdrówko również, Zygmuncie. Od razu wam mówię, że jeśli chodzi o historię, to ja jestem skrajnie głupia. I ja wiem tylko tyle, że te rzeczy się kiedyś działy. Dostałam zawału. Siema Miss Dreamer, dziękuję ci za wsparcie. Platynowa lama dla ciebie na czacie. Grafika, wow, rzeczywiście, tak. I w ogóle to intro było ładnie zrobione, ja mu się nie przyjrzałam, ale bardzo mi się podobało to, że nawiązywało do tych takich memicznych klimatów, które można zaobserwować na Quake'u na przykład. Muzyczka bardzo przyjemna, tak. Jaki tam niemiecki, ja nie będę z Deutschlandami gra. Tryb normalny i tryb hardcore. Czym to się różni? Bardziej realistyczny, zalecany dla graczy, którzy poznali tajniki walki i sztukę przetrwania. No chyba nie. A normalne to jest normalne. A gdzie jest tryb dla młotki specjalny, czyli nie umiem grać i nie wiem, co się dzieje? Tak, hardcore, żebyście się nie zdziwili. Ja wiem, że wy we mnie wierzycie, ale ja w siebie aż tak nie wierzę. Klikam normalny. A to są moi pachołowie. Tego kolesia rodzice rżnęli od garnka. Dlatego ma głupią fryzurę i kiepski ryj. Piękna, zacna kobieta niesie mi jadło, ale ma dziurawą spódnicę. Gdzie? No tak, patrz, było niby tak pięknie zrenderowana tu między nogami, jak idzie, to patrz, i prześwituje. Oni chcą jakiegoś walikonia wywalić z chaty, żeby się mogli zająć sobą. I wszystko jasne. Właśnie w opcjach da się sam głos zrobić głośniej? Chyba się da. Teraz zobaczymy. Tak naprawdę po prostu tak walił konia, w końcu jest wałkoniem, że musiał bandaż założyć, nie? O tak, typowi rodzice, jednak na pewno rodzice. Leniu, wali koniu, wstawaj, weź się do roboty. Brzmi jak rodzice. Byłam na baletach! Ciekawe, kto w to uwierzy. A, czy matka mu właśnie zrobiła sugestię, że poszedł na lachony? A jeść! Typowa matka. Dam ci żreć, pomóż se sama. Ta, odgrzej mi z mikrofali. Tutaj macie taką, proszę, średniowieczną mikrofalę. Mogę coś ugotować. Ugotuj ogień. Jedz z garnka. O, proszę, jak typowy facet. Zaraz tu wszystko ogarniemy kulturalnie. Dobra, miśki. No to lecimy. No ale czaty! Nie ogarnęli. Trudno, witam się. I nie wiesz, jak wyjść z domu. Wiem, jak wyjść z domu, mam drzwi otwarte. Mamę mi zostawiła, bo mamę dba o mnie. A masz brudno, bo kurz lata. No bo to jest średniowiecze, oni wtedy nie umieli sprzątać jeszcze. Nie mieli odkurzaczy. W ogóle nie umieli sprzątać. Czy ja w ogóle spałam na czymś takim? To nie może być wygodne. Ale patrz, mamę zadbała o mnie, pieluchę mi zostawiła, także wszystko jest tak, jak trzeba. Nadal się moczysz w tym wieku. Tak, w sumie ciężko powiedzieć, w jakim jestem wieku, bo wyglądam na starszą niż mamę. Zupa z soczewicy, to też se wsadzę. Nie wiem gdzie, ale sobie wsadzę. Widzę, i teraz masz ciepło w gaciach. Tak. Po prostu będę jeść nie tym otworem. Bogactwo! Otwórz. Cebula. Wszystko bierzemy. To na pewno Czechy, może to Polska. Bierzemy całą cebulę i całą dziwną marchew o nietypowym kolorze. Kapusta, jak w Skyrimie, kradniemy kapustę. A później jestem przeciążona. Nic mi nie będzie, jestem super silna w tej grze.
Bo ja muszę mieć siłę, bo muszę ojcu z mieczem pomóc. A co jak miecz ojca jest duży i braknie mi sił? Włamywanie, łatwe, robię. Nie mam wytrychów. Skąd wziąć wytrychy? Dajcie wytrychy. Czyli znajdę zaraz jakiś drucik i ogarnę temat. Wyjmij mamie spinkę z włosów. Nie no, mamusię okraść? Dobra, wychodzę. Co tam dziergasz? Mój portret wyszywa krzyżykami i teraz, bo jest zapatrzona we mnie, ja jestem milenialsem i ona mi tak pozwoli wszystko robić i kraść wszystko. Milenialsem będziesz za 600 lat. Cicho, ja jestem milenialsem i ona teraz dzierga dywany na ścianę z moją podobizną. Jedz z garnka. Patrz, mogę wrzucić jabłko i zrobić z tego zupę jabłkową. Nie, co zjemy z garnka? Gdzie masz winko? Daj. No, są te. Czy to chmiel rośnie? Nie, to winogrona. Nie tak, wiem. Winogrona. Roślinki rosną. Winogrona mają takie liście. No, Miron botanik? Dziadek miał na ogrodzie kiedyś, to wiem, poznaję. A potem deptałeś i było wino z grzybem. Kałwia im mogę zebrać. Będziemy palić szałwie i okazać sobie krocze. Żeby nie mieć demonów w kroczu. Bierę wszystką szałwię. Ej, nawet matkę naturę okradam. Co jest ze mną nie tak? Jeszcze dobrze nie zaczęłam grać, już wszystko okradłam. Bo jak wszyscy wiedzą, odbyt jest dziełem szatana. Siema, ale... A, to ojciec, to nie. Już witaj, nie tatko. Retoryka. To musi mieć dobrą gadkę jednak. Patrz, bo tu mogę tak. Pierwsze napyskować, drugie wziąć na litość, trzecie komuś po prostu nakopać. Czwarte kogoś przekupić, a piąte zrobić mu konia. O tak, tutaj marihuana jest jeszcze legalna, więc wszystko będzie fajnie. Już ja mu pokażę. Taki ojciec chrzestny ze mnie będzie, przyjdę i mu powiem, oddawaj hajs albo giń. Takiej roślinki jeszcze nie mam. O, da się zebrać, co to jest? Walerina. Waleriana! Waleriana. Co to jest waleriana? To jest takie, że jak mnie wkurzysz, to se zaparzę i może się jutro obudzę. Jarosław i Janek. Nie, Jarosław brzmi bardziej swojsko. Aha, tym się robi pięść. Nie mogę zapisać. Ha. Nie mam zbawiennego sznapsa. To nie będę testować na ich pięści. Dzień dobry, koniu, ale jaki ładny. Ale oni cię tam z góry widzą przecież. No to przecież będę walić konia, a nie ich. Ale nie mam serduszka uderzyć konika. A tu jest taka Jola Rutowicz, to tą Jolę Rutowicz weźmiemy. To zrobimy Benz i Dzida. Benz i Dzida! Nie dosięgnęłam. A, biedny koń! Uciekł! Dobra, bierę. Ktoś gada gdzieś tam. Ty, mam siekierę! Stary, nie masz siekiery, jak do tego doszło? I będzie quest, przynieś mi nową siekierę, a ty, o, przypadkiem mam. Chyba czegoś szuka. Siekiery, panie, może? Nie zgubiłeś czegoś? Panie kochany. Jakiej siekiery? A bloki robi. Może jaki skubaniec. Co on migot kukutasów mi powiedział? A! Co mi w twarz? Moja pierwsza bijatyka i mój pierwszy wpierdziel od jakiegoś pijaka, nie? No wiem, że jesteś tutaj, masz tak brzydki ryj, że zawsze cię można zauważyć. Da się tu wygrać? Osiągnąłeś nowy poziom walka wręcz. Ten można na nim nieskończonego ekspa znać. Tak, no to wygląda. Jeszcze miód pizdy nawrzucał. Ej, bo ja mu nic nie robię! Nie, no trochę mu zrobiłaś. Co mu zrobiłam? Trochę tak. Spadło mu. Cokolwiek to nie znaczy. Ch-
chyba normalnie ten. Sztuka walki w ogóle. Proszę mnie tu dopingować ładnie na czacie. Najwięcej mu zrobiłaś z kolana wtedy jakoś tak. Co ja kankana mam tu tańczyć, cholera jasna z nim. W ogóle co za gnojek. Gin, skurczysynu. Złodzieju jeden. Ochlejtusie. No to 3 godziny później. Tak, ale mu nakopię. Przy okazji sobie tak, walkę wręcz. No, bij go. Ale mi lompę sprzedał dziad jeden. Gin, gin, gin. Napierdzieliłam mu. Tak, jestem najlepsza. Wpierdzieliłam mu jak Godleskiej na MMA. Weź, no będą cię widzieć. No to dupa. No ale to mu okradnij chatę teraz legalnie. To jak legalnie, to nie okradnę. Jej, dostałam falę na czacie. Co tu jest ciekawego? Żarcie. O, patrz, że mu za karę. Odsetki! Nie, czekaj, to nie tym. Odsetki. No wiadomo, jestem policjant ze średniowiecza. O, rety. To jeszcze mam iść tam. Ale to, co jest tam, zobaczycie w następnej części. Czy Henry kupi dobre piwo? Czy Henry zaliczy Biankę? Albo wpierdziel. Zaliczy. To szybciej. Czy Henry da radę zjeść wszystkie warzywa? YouTuby zobaczą już w kolejnej części, a czateły zobaczą już dzisiaj. A tu trzeba tu spauzować? Jako zatrzymałeś pięści jak w Matrixie. Karate mistrz. Jak pojechałeś? Witam cię, księżno Młociulindo, cesarzowo. Jestem rad, że mogę obejrzeć cię... obejrzeć tak zacną osobę jak ty, a Zalisz pozwolisz, że spoczną przed magicznym, grającym pudełkiem, racząc się strawą. Smacznego, zwierzakowe, oczywiście racz się swoją strawą, niech ci lekką będzie, czy coś. Zwierzakowe ogląda live'a na pozytywce. Tak. I dla Miko specjalnie rabarbar. Zaczynamy, moi drodzy. Dzień dobry, panie węglarzu. Ze Śląska przyjechał. W sumie wygląda na takiego ślązaka, a ja wyglądam bardzo źle. Rozmawiajmy o interesach. A ja ci mogę sprzedać, patrz, mogę mu sprzedać bułkę i buraki. I pozdrawiamy Cycę jak Donicę bardzo serdecznie. I są jabłka, patrz, mogę mu sprzedać młot. I ser mogę mu sprzedać, wszystko mogę mu sprzedać. I kupić w ten sposób węgiel. Dzień dobry, koniku. Kaśliki, on jest śliczny. Gdzie ty mnie wąchasz? Spółczuk jeden. Chciałabym bardzo serdecznie pozdrowić Maciusia. Nie wiem, czy YouTuby to słyszały, natomiast czatyły tutaj słyszały bardzo głośno. Powiedziałam o tym, że jakby mnie Maciuś uczył strzelać z łuku, to na pewno miałabym nierozwaloną tylko i wyłącznie rękę, ale również i twarz. I teraz słuchajcie. Halo, młotka. Ja ciebie najsuper w łuki i w uczenie. Ja ciebie serdecznie pozdrawiam i twoje czateły również. Buzi, buzi. I teraz ja się pytam, kto doniósł donosiciele jedne? Kto doniósł? Ja wam dam. Nie można nic powiedzieć, bo Maciuś czuwa. Tak? Patrz, jak się ładnie zagoiłam. Tam gdzieś... O, patrz, są owce. Ty, ja pierwsza będę przy owcach. Można ruchać owce? To są Czechy! No tak. A nie Turcja. No w sumie racja. A masz! Masz z kija! Z dołu, z góry, z boku, z rozkroku! I jeszcze kuja cię na końcu! Giń! Coś czuję, że to nie będzie. Chyba się zmęczyłaś. Chyba on! Patrz, zrobiłam mu serię ciosów i dostałam jeszcze expa za to. To będę robiła źle, żeby jak najwięcej expa dostawać. A nie, zaliczyło mi to. Tam będzie quest dla mnie. Czy ja nie miałam kupić węgla przypadkiem? Miałaś. To później. Jest wioska, jest impreza. Hej, witajcie moi drodzy. Słyszycie mój kiepski głos?
Przede wszystkim chciałbym bardzo gorąco podziękować. Po pierwsze, chciałbym podziękować Młoci, naszej cesarzowej internetów, za to, że udostępniła mi swoje skarby w postaci heniowych nagrań i dzięki niej macie zamiar oglądać te wszelkie funny moments i będę miał sporo pracy z tym heniowym zapisem, z tymi heniowymi zapisami, bo tego jest wciul dużo. Po drugie, chciałbym bardzo gorąco podziękować boczkom z pieca, a raczej powinienem go nazwać zmienny bocz, za to, że dał mi cynk w sprawie tych nagrań, tych zapisów, bo ja te zapisy szukałem i nie mogłem ich znaleźć. No i żadnej odpowiedzi, żadnych nic. Linki do dwóch kanałów wstawiam w opis. Fajnie by było, gdybyście tam wskoczyli, wbili i napisali coś miłego. Po trzecie, serdecznie chciałbym podziękować wam, drodzy widzowie, za to, że oglądacie te moje wypociny, że piszecie komentarze, że wszystko to jest miód na moje serducho. Naprawdę, całuję was, oglądajcie dalej i co? Widzimy się w kolejnych materiałach. Cześć! Moje wypociny, że piszecie komentarze, że wszystko to jest miód na moje serducho. Naprawdę, całuję was, oglądajcie dalej i co? Widzimy się w kolejnych materiałach. Cześć. Widzimy się w kolejnych materiałach. Cześć. Cześć. Postscriptum. Zastanawiałem się, jaką muzykę wstawić do outro. A jako, że to są heniowe klimaty, to już chyba wiem, co wstawić. Tak więc... outro. Outro. Two horses come roaming in the merry month of May. Raised in the shade of the apple tree there. The first one is brown and the second is grey. Which...